Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy kanału Fundacja Panteon. Z tej strony Maciej Mikurda. Znajduję się w tym momencie w Warszawie na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego i za chwilę będę rozmawiał z doktorem Sławomirem Poloczkiem, autorem książki Pogańskie Zmartwychwstania, studium wyobrażeń o powrocie do życia w grecko-rzymskiej literaturze okresu cesarstwa. I pan Sławomir jest także badaczem Starego i Nowego Testamentu i przede wszystkim historykiem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ostatnio przybyło osób wspierających kanał Fundacja Panteon, i więc wymienię kilkoro z was. Są to Piotr, który jest absolutnym rekordzistą, bo wsparł nas kwotą 100 zł. Naprawdę wielkie dzięki, no to miło wiedzieć, że no ma aż tak dużą wartość dla ciebie, Piotrze, to co robimy. Pozdrawiamy także Łukasza Dadasa, Irenę Szalachę, Jakuba, Iwonę PZ, osobę ukrywającą się pod pseudonimem Desart oraz Martę Codello. Słuchajcie, no jesteście wspaniali, to dzięki wam możemy tę rozmowę realizować. No i mam nadzieję, że będzie się ona wam podobała i że będziecie czerpać z niej użyteczną dla was wiedzę. Naszym tematem, naszą rozmową dzisiejszą jest zagadnienie, kim był Apoloniusz z Tiany. Pan w swojej książce nazywa go bardzo tak intrygująco pogańskim Chrystusem. No i o tym też będziemy rozmawiać, w jaki sposób Apoloniusz z Tiany na to miano sobie zasłużył. Kim był, zacznijmy od tego, Apoloniusz z Tiany jako postać historyczna? To znaczy, co mówią o nim źródła, co my możemy dzisiaj o nim stwierdzić? Jako postać historyczna Apoloniusz z Tiany jest dosyć słabo oświetloną postacią. To, co z pewnością możemy o nim powiedzieć, to to, że wiemy, iż był filozofem z nurtu neopitagorejskiego, pewnego rodzaju reformatorem religijnym, który ewidentnie próbował restytuować stare, podupadłe kulty tradycyjne, głównie w miastach Azji Mniejszej. I wiemy, że wśród współczesnych miał opinię kogoś, kto był obdarzony niezwykłymi mocami, niezwykłymi umiejętnościami. Problem polega jednak na tym, że główne źródło do poznania jego życia, czyli żywot Apoloniusza z Tiany autorstwa Flawiusza Filostratosa starszego, jest już biografią w dużym stopniu legendarną. Trochę jak w przypadku Ewangelii, bardzo trudno jest nam oddzielić, na ile powiedzmy dzieło Filostratosa przekazało rzeczywiście jakieś wiarygodne elementy tradycji dotyczącej historycznego Apoloniusza, a na ile już jest ubrane powiedzmy w taką otoczkę legendarną, przy czym dzisiaj uczeni skłaniają się do tego, że raczej ta druga opcja jest bardziej prawdopodobna. Jeżeli chodzi o źródła zewnętrzne, to tak naprawdę mamy ich bardzo niewiele. Rzymski historyk Cassius Dion podaje nam taką informację, jakoby Apoloniusz z Tiany miał przewidzieć niejako telepatycznie śmierć Domicjana. Otóż miał znajdować się wtedy w Efezie, zawołać głośno do ludzi, zwołać ich i stwierdzić, że oto właśnie tyran umarł. Stąd widzimy, że dla Cassiusza, który lubił bardzo tego typu cudowne elementy, on już był postacią, która była otoczona aurą właśnie takiego prognozy, umiejętności przewidywania przyszłości. Z drugiej strony mamy wzmiankę o nim zachowaną w dziele Lukiana z Samosaty, Aleksander albo rzekomy prorok. Ten dialog Lukiana jest satyrą na postać Aleksandra z Abunuteichos. Otóż miał on być założycielem wyroczni boga Glykona w Ionopolis Abunuteichos na wybrzeżach Azji Mniejszej. I Lukian podaje nam jedną istotną informację. Otóż miał on być uczniem Apoloniusa z Tiany, którego sam Lukian określa jako szarlatana. Co mówi nam ta wzmianka Lukiana? Ona daje nam jedną bardzo ważną informację. To znaczy widzimy, że Apoloniusz z Tiany ewidentnie zgromadził wokół siebie uczniów. Założył coś w rodzaju szkoły, a więc to, co nauczał, było kontynuowane przez kogoś, na przykład przez tego Aleksandra. Pewien problem wobec tak skąpych jednak danych historycznych przedfilostratejskich stanowi nawet umiejscowienie go dokładnie w chronologii. Najprawdopodobniej Apoloniusz z Tiany działał w drugiej połowie I wieku, ale źródła nie są zgodne co do tego, kiedy przypadało jego akme, czyli ten szczyt jego działalności. Otóż bizantyjski leksykon Liber Suda twierdzi, że akme, ten szczyt działalności Apoloniusza z Tiany, miał przypadać na czasy Kaliguli i Nerona.
co sytuowałoby nam postać Apoloniusza i jego działań gdzieś powiedzmy w latach 50., 60. I wieku. Z tym jednak zupełnie nie zgadza się ani biograf Apoloniusza, czyli Filostratos, ani wspomniany przeze mnie Cassius Dion, którzy zgodnie mówią, że działanie Apoloniusza to raczej końcówka pierwszego wieku naszej ery, to znaczy mniej więcej okres właśnie Nerwy Domicjana. Jako że świadectwo Cassiusza Diona jest świadectwem niezależnym od tradycji zawartej u Filostratosa, to przyjmuje się, że jest ono chyba dosyć wiarygodne, a więc dwa źródła niezależnie od siebie zdają się poświadczać czy sugerować, że chyba ta data późniejsza w jego przypadku jest bardziej prawdopodobna. Jeżeli chodzi o samą działalność, no to tak jak mówiłem, była to próba reformy kultu religijnego, głównie na terenach Azji Mniejszej. Widzimy, że Apoloniusz był kimś w rodzaju, powiedzmy, wędrownego filozofa, parającego się ascezą, który przybywał od jednego sanktuarium do drugiego, próbując tłumaczyć, w jaki sposób należy czcić bóstwa. Wiemy, że reprezentował jeden bardzo ważny element podejścia do kultu tradycyjnego. Otóż był przeciwnikiem składania ofiar krwawych. A przepraszam, bo mówimy o tym, że on był reformatorem kultu, ale czy to był kult hebrajski? W tym sensie, że on działał... Nie, absolutnie. Jakiego kultu? W jakiej tradycji religijnej? Klasycznego kultu grecko-rzymskiego. Widzimy, że był postacią dosyć mocno związaną z sanktuarium w miejscowości Aigai w Cylicji, które było z kolei poświęcone postaci Asklepiosa. I nawet autor jego żywotu sugeruje nam, że jakiś szczególny związek z tym kultem Asklepiosa był w jego przypadku widoczny. A owo reformowanie polegało właśnie zasadniczo na tym, że próbował tłumaczyć, iż do praktykowania kultu nie są wcale potrzebne ofiary krwawe. Innymi słowy, bóstwa czci się wolą, czci się myślą, a nie trzeba, powiedzmy, niepotrzebnie zabijać do tego zwierząt. Było to o tyle rewolucyjne, że choć z jednej strony wynikało niejako z doktryny neopitagorejskiej, że trzeba pamiętać, że kult ofiara krwawa była zasadniczo samym centrum praktyki kultu greckiego. Innymi słowy, nie da się wyobrazić w okresie klasycznym czy w okresie helenistycznym, jak czcić bogów bez składania tych ofiar. A Apoloniusz ewidentnie próbował coś takiego właśnie wprowadzić. Ale tak naprawdę to nie jego filozofia jest tym, co wyróżniło go w pamięci potomnych. Widzimy, że ta tradycja, z którą korzysta Filostratos, do której odnoszą się ci inni pojedynczy autorzy, główny swój nacisk kieruje na umiejętności taumaturgiczne, powiedzielibyśmy cudotwórcze. Innymi słowy, uważano, że Apoloniusz był kimś, kogo się określa jako Theos Aner, mąż Boży, a więc istotą w jakiś sposób związaną z tym światem nadnaturalnym. Tu sam Filostratos podaje nam kilka różnych tradycji, jak postać Apoloniusza była interpretowana, i widzimy, że spośród nich dosyć mocno wybijają się te, które twierdzą, że Apoloniusz był istotą boską, tak? Ambrotos Theos, czyli nieśmiertelny Bóg. Mamy sugestie również zawarte w jego dziele, że był on wręcz synem Zeusa. Mamy sugestie, że był wręcz inkarnowanym bóstwem Proteuszem, który już wcześniej pojawiał się w różnych wcieleniach, przechodząc sobie, powiedzmy, przez praktycznie całą historię świata. Filostratos moim zdaniem celowo nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi. On trochę gra z czytelnikiem, próbując jemu zostawić do oceny, co tak naprawdę jest z tym Apoloniuszem, kim on jest, jaka jest jego właściwa natura. Filostratos celowo nam tej odpowiedzi nie udziela, licząc po prostu na inteligencję czytelnika i na to, że czytelnik sam wybierze jedną z zaproponowanych opcji. Niemniej jednak ta łączność ze światem boskim miała przejawiać się w praktyce. Przejawiać się w ten sposób, że przypisywano na przykład Apoloniuszowi umiejętność rozumienia mowy zwierząt. W jednym z rozdziałów mamy informację o tym, że rozumiał on śpiew ptaków, rozumiał ich mowę zasadniczo. Mamy przypisaną umiejętność prognozis, czyli przewidywania przyszłych wydarzeń, czyli coś, co poza Filostratosem jest też poświadczone, jak mówię, u Cassiusza Diona. On miał na odległość przewidzieć, że cesarz umiera, nie będąc dokładnie w tym samym miejscu.
przypisuje mu się umiejętność cudownego znikania. Otóż według żywotów Filostratosa, gdy z powodu różnych niepochlebnych doniesień Apoloniusz został aresztowany w Rzymie i przeprowadzony przed postać cesarza Domicjana, po to, żeby został osądzony, to po wygłoszeniu swojej mowy obronnej po prostu zniknął. Tak, zdematerializował się i objawił się kilometr dalej w Dikajadzi na Sycylii. No i mamy wreszcie coś, co chyba najbardziej nas uderza, to znaczy tradycję mówiącą o tym, że on potrafił w jakiś niezwykły sposób leczyć czy nawet wskrzeszać ludzi. Nim do tego jednak dojdziemy, warto naszkicować pewien rozwój tradycji o Apoloniuszu. Otóż mimo, że dzieło Filostratosa jest czymś, co nazywamy biografią romantyczną, przy czym trzeba pamiętać, że pojęcie romansu nie odpowiada naszemu wyobrażeniu o romansie, tak? Romans w tej terminologii to jest po prostu powieść antyczna. Tylko, że tu zamiast takiego regularnego, takiej powieści antycznej, jak to określiłby Holzberg, mamy ewidentnie elementy powieściowe ubrane w szaty biograficzne. My widzimy, że sam Filostratos, gdy pisał swój żywot, już miał do czynienia z kilkoma różnymi tradycjami odnoszącymi się do Apoloniosa i z pewnymi zresztą polemizował. Otóż Filostratos twierdzi, że on nie jest wcale pierwszym autorem, który wziął się za postać Apoloniusza z Tyany i wskazuje imiennie na dwie postaci. Pierwszym jest Maximus z Aigai i ewidentnie Maximus z Aigai, niezachowany tak do dnia dzisiejszego, mamy jego materiał tylko przez żywot Filostratosa, on ewidentnie skupiał się na tych młodzieńczych okresach życia Apoloniosa i na okresie jego, powiedzmy, kariery, gdy uczył się właśnie przy świątyni Asklepiosa w Aigai. Starsza historiografia trochę poddawała w wątpliwość istnienie tego autora. My jednak widzimy, że jego materiał jest na tyle oryginalny, że po prostu nie dało się go wymyśleć i jest na tyle specyficzny, że jest związany z bardzo konkretną tradycją lokalną. Innymi słowy, gdy Maximus z Aigai pisał jakiś swój żywot Apoloniosa, Apolonios najprawdopodobniej nie był jeszcze sławną postacią, sławną na całe cesarstwo. Ewidentnie był sławny w swoich lokalnych kręgach w okolicach Azji Mniejszej. Potem jednak pojawia się drugi autor, o którym absolutnie nie wiemy nic. On się nazywa Moiragenes i jest autorem czegoś, co miało nosić tytuł Wspomnienia o filozofie i magu Apoloniuszu z Tyany. I my widzimy, że taka praca rzeczywiście musiała istnieć, ponieważ poza Filostratosem jej istnienie poświadcza także Orygenes w swoim Przeciwko Celsusowi. Filostratos próbuje bardzo mocno podważyć wiarygodność dzieła Moiragenesa. Określa go jako osobę, która mijała się z rzeczywistością, jako oszusta, no i kogoś, kto próbował przedstawić Apoloniosa po prostu jako maga. Więc sądząc z dzieła Filostratosa, doszlibyśmy do wniosku, że ta biografia napisana wcześniej przez Moiragenesa była skrajnie nieprzychylna. Tylko że wzmianka u Orygenesa praktycznie nic na to nie wskazuje. Pozwolę sobie zacytować Przeciwko Celsusowi, księga 6, rozdział 41. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć, czy filozofowie ulegają wpływom sztuk magicznych, czy nie, niechaj przeczyta wydane przez Moiragenesa wspomnienia o Apoloniosie z Tyany, który był jednocześnie magiem i filozofem. Autor tych wspomnień opowiada, że sztuka magiczna Apoloniosa ujęła wielu znakomitych filozofów i że przychodzili do niego jako do goety, czyli pewnego rodzaju czarnoksiężnika. Tylko z tej wzmianki wcale nie wypływa to, że Moiragenes oceniał swojego bohatera w sposób negatywny. Dla niego termin mag oznaczał po prostu taumaturgę, osobę, która jest wprawiona, która ma siłę do dokonywania rzeczy cudownych, które, powiedzmy, nie są typowe dla zwykłego człowieka. Dlaczego więc Filostratos tak negatywnie wypowiadał się o Moiragenesie, skoro widzimy, że Moiragenes prawdopodobnie chyba też chwalił swojego bohatera? Odpowiedź jest jedna. Prawdopodobnie Filostratos chciał trochę uzasadnić potrzebę stworzenia swojej biografii i wypowiadając się nieprzychylnie o wcześniejszym dziele, trochę pozbyć się niejako konkurencji. Myśl była prosta. To mój żywot Apoloniosa z Tyany jest tym właściwym. To czytajcie, a nie sięgajcie do tego Moiragenesa. Rysuje nam się już taki obraz Apoloniusza Tyany jako rzeczywiście kaznodziei, nauczyciela,
podobnego w jakimś stopniu do Jezusa. I w gruncie rzeczy, jakie byłyby takie najważniejsze te podobieństwa? No myślę, że też tutaj chociażby to związek z Asklepiosem to jest coś, co może nie nasuwa się jako pierwsze na myśl, ale o ile mi wiadomo, to na przykład Jezusa też z Asklepiosem utożsamiano, czyli właśnie jako tę postać, tego bohatera, tego nauczyciela, który miał jakieś moce chociażby uzdrawiające. Dokładnie, plus właśnie to wskrzeszenie. Przypominam, że Mikołaj to właśnie. Asklepios był takim prototypowym wskrzesicielem. W każdym razie te podobieństwa zostały zauważone już w starożytności, wykorzystane do polemiki wobec chrześcijaństwa, ale o tym za chwilę. Zostały też dostrzeżone przez historiografię nowożytną, począwszy od takiej pracy Ferdynanda Christiana Baura, Apollonius Stiany i Chrystus, bodajże tak brzmiał ten tytuł. Autor postawił tezę, że coś jest na rzeczy, że to podobieństwa między jedną a drugą postacią niekoniecznie są przypadkowe, ale przypatrzmy się tym podobieństwom. Otóż już mamy to, że był istotą boską w jakiś sposób, tak? Synem Zeusa, tak, który istniał od wieków i odradzał się w coraz to nowych wcieleniach. Następnie jego narodziny są na swój sposób zwiastowane jego matce, a okoliczności tych narodzin mają charakter cudowny. Pozwolę sobie znaleźć odpowiedni cytat. Mówią, że urodził się na łące, w miejscu, gdzie dziś wystawiono mu świątynię. Nie powinny zostać nieznane okoliczności, w jakich przyszedł na świat. Matka jego, kiedy zbliżał się czas rozwiązania, śniła, że poszła na łąkę, by zerwać kwiaty. Kiedy tam przyszła, służące rozbiegły się po łące w poszukiwaniu kwiatów, ona zaś położywszy się w trawie zapadła w sen, a śpiącą otoczył chór łabędzi, które ta łąka żywi i uniósłszy skrzydła, jak to mają w zwyczaju, zaśpiewały zgodnie pieśń, a towarzyszył temu łagodny zefir. Wtedy ona poderwała się na głos tej pieśni i urodziła. Była to, pomagając jej w tym, jak to jest przetłumaczone, w tym podnieta i przyszła do niej w sam czas. Ludzie tam zamieszkali mówią, że kiedy Apollonius się urodził, piorun wydający się uderzać w ziemię wzniósł się w powietrze i zniknął w górze. Sądzę, że w ten sposób bogowie objawili jego blask i niezwykłość w porównaniu ze sprawami ziemskimi oraz niemal boskość wszystkiego, co ten człowiek sobą przedstawiał. Jakby więc nie patrzeć, mamy tutaj cudowne narodziny. Znamy to skądś, prawda? Tylko tu pojawia się pierwsza wątpliwość, czy to koniecznie musiało być wzięte z Ewangelii. Otóż ja twierdzę, że niekoniecznie, bo tak naprawdę w szczegółach ten opis przypomina dużo starszą tradycję dotyczącą okoliczności narodzin Aleksandra Wielkiego. I prawdopodobnie tam trzeba szukać genezy tej tradycji. Ale na tym się mimo wszystko podobieństwa nie kończą. Dalej, no mamy tę działalność cudotwórczą, o której trochę wspominałem. Apollonius potrafi na przykład zdemaskować demonicę, empuzę, która podaje się za kobietę. Widzi, że kogoś opętał demon i powiedzmy każe tego kogoś ukamienować i ten demon sobie tam jakoś wtedy odlatuje, więc egzorcyzmuje, leczy, robi cuda. Następnie jest typem, powiedzmy, wędrownego charyzmatyka, co znowu nam przypomina Jezusa z Nazaretu. Tylko obszar działalności Apolloniusza jest inny. Ewidentnie Apollonius podróżuje gdzieś po miastach Syrii, Azji Mniejszej i według tradycji filostratejskiej, w którą powątpiewamy w tym punkcie, udaje się potem bardziej na wschód, nawet do Mezopotamii, nawet do Indii. Więc jest takim obieży światem, który wszędzie głosi swoją doktrynę pitagorejską. Co znowu nam przypomina topos wędrownego nauczyciela, takiego jak Jezus. Następnie ma swoich uczniów, co widzieliśmy już po wzmiance u Lukiana, a więc zakłada pewną szkołę. Trochę jak Jezus, który również skupił wokół siebie swoich uczniów, apostołów, prawda? Ma na swój sposób swoich biografów. A przynajmniej takich domniemanych biografów. Ewangelistów, moglibyśmy powiedzieć. Moglibyśmy powiedzieć, że tak. Otóż Filostratos twierdzi, że jego podstawowym źródłem są wspomnienia o Apolloniuszu pozostawione czy spisane przez niejakiego Damisa z Niniwy. Dziś praktycznie nikt nie wierzy w historyczność tego Damisa. To jest ewidentnie postać wykreowana przez Filostratosa w tym celu, żeby pokazać, że rzekomo opiera się na wiarygodnych starszych źródłach. Jednak Damis jest przedstawiony w zasadzie trochę jak apostoł tego Apolloniusza, więc znowu kolejne podobieństwo jest. Następnie, coś czym za chwilę się będziemy zajmować, mamy ten epizod, w którym rzekomo miał wskrzesić dziewczynkę w Rzymie. Czy to było wskrzeszenie, to się jeszcze zastanowimy.
Potem znika w cudowny sposób i okoliczności jego śmierci też są cudowne. Tylko właśnie, czy można powiedzieć śmierci? Otóż Filostratos pisze nam, że on w cudowny sposób zniknął. Ludzie sądzili, że umarł, ale w zasadzie nigdzie nie było jego ciała, nigdzie nie było jego grobu. I tu znów pozwolę sobie na cytat. Jedni utrzymują, że Apolonius zmarł w Efezie, doglądany tam przez dwie niewolnice. Według innych Apolonius umarł w Lindos, gdzie odwiedziwszy świątynię Ateny, zniknął jej wnętrzu. Opowiadają też o bardziej jeszcze niezwykłym zdarzeniu na Krecie niż to na Lindos. Apolonius, przebywając na Krecie, gdzie cieszył się niebywałą czcią, zjawił się w świątyni Diktynny w niewłaściwej porze. Na straży przybytku były psy strzegące znajdujących się tam skarbów, a Kretańczycy wierzyli, że nie uległyby ani wilkom, ani innym dzikim zwierzętom. Te jednak nie szczekały na zbliżającego się Apoloniosa, tylko tak się do niego łasiły, jak nie czynią tego nawet wobec dobrych znajomych. Strażnicy świątyni pochwycili go jako maga i rozbójnika i związawszy twierdzili, że dał psom jakieś zaklęte smakołyki. On natomiast, wyzwoliwszy się z pęt w środku nocy, zawołał tych, którzy go związali, by byli świadkami, i udał się w kierunku drzwi świątynnych. Te rozwarły się same na oścież, a kiedy wszedł przez nie do środka, znów same się zamknęły. Podczas tego ze środka dochodził głos śpiewających dziewic: opuść ziemię i wejdź do nieba, co znaczyło idź już z ziemi do góry. Czyli w niebo wstąpił. W zasadzie w niebo wstąpił, tak. Tylko czy znowu ten element jest typowy jedynie dla tradycji ewangelicznej i filostratejskiej? Nie, niekoniecznie. Bo gdy wczytamy się na przykład w żywot Romulusa, autorstwa Plutarcha, to tam również mamy podobny motyw. Romulus w pewnym momencie znika, nie można znaleźć jego ciała. Krążą plotki, że senatorowie mieli go zabić. Ale on na drodze ukazuje się potem senatorom, potwierdzając tym samym, że dostąpił apoteozy, że wstąpił do sfery boskiej. Więc praktycznie każdy z tych podobieństw pomiędzy tradycją o Jezusie z Nazaretu, a filostratejską tradycją o Apoloniosie, rozpatrywany z osobna, rzeczywiście wygląda na uderzające. Ale tak naprawdę do każdej z tych tradycji, do każdego z tych elementów, my jesteśmy w stanie znaleźć dużo starszą tradycję, która istniała już na gruncie greckim czy grecko-rzymskim. Innymi słowy, my wcale nie potrzebujemy Ewangelii, by tłumaczyć te dziwne wydarzenia z życia Apoloniosza jako jakiś wpływ chrześcijański. Albo na odwrót, bo też w tę stronę mogły wpływy, prawda, być czy nie za bardzo. Ale może o tym jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. Też zastanowiła mnie ta kwestia samych poglądów głoszonych przez Apoloniusza z Tiany. No bo jeżeli on był Pitagorejczykiem, a wiemy, że chyba, że się mylę, że Pitagorejczycy nie spożywali mięsa, prawda? Tak. Więc tutaj jakby ten postulat nieskładania krwawych ofiar dość mocno wiąże się z samą doktryną pitagorejską. To prawda, tak. Ale co jeszcze wiemy o Pitagorejczykach? Na przykład na ile łączy się nauczanie Pitagorejczyków, czyli to, co mógł potencjalnie głosić Apoloniusz z Tiany, z tym, co nauczał Jezus? Czy też tam mamy takie wątki dotyczące właśnie miłości do bliźniego, wybaczania i te rzeczy, no, z których z najbardziej znane jest nauczanie Jezusa? Tu musimy pamiętać, że neopitagoreizm w owym czasie był nurtem, który bardzo mocno łączył się także z pewnymi elementami neoplatońskimi. Oprócz tego, że postawiony był dosyć duży nacisk na etykę indywidualną, to jednak chyba takim punktem ciężkości była kwestia stosunku człowieka wobec bóstwa, sposobu oddawania mu czci, który zdaniem właśnie Pitagorejczyków Apoloniusa z Tiany powinien być oparty na poznaniu intelektualnym. Na poznaniu intelektualnym i na takim wyczuciu, powiedzmy, płynącej inspiracji z góry. Jeżeli chodzi o samego Apoloniosa, to tak naprawdę my dobrze nie wiemy, co on głosił, poza tymi elementami zarysowanymi, tak, o których wiemy, że są nowopitagorejskie. Bardzo mocno w żywocie Apoloniosa z Tiany jednak nie jest wyeksponowana cecha, powiedzmy, etyki indywidualnej. Ewidentnie przedmiotem jego zainteresowań, sądząc po Filostratosie, jest raczej stosunek człowieka do bóstwa, a nie ludzi wobec siebie. Mamy jednak jedyną pozostałość po samej twórczości Apoloniosa. Otóż wiemy, że miał on napisać
żywot Pitagorasa, który się nie zachował w całości. Przypisywano mu potężny zbiór listów, które, jak wiemy, wcale od niego nie pochodzą, ale powiedzmy tradycyjnie zostały związane z tą postacią. Wiemy jednak, że napisał pewien tekst, który był traktatem zatytułowanym o ofiarach, Politchyzyon. Całości tego traktatu nie mamy, ale tak naprawdę jeden cytat przekazuje nam Eusebiusz z Cezarei, który pisze coś takiego: Bóg jest ponad całym światem i nie żąda od ludzi żadnych ofiar, człowiek zaś powinien składać mu jedynie cześć dobrą myślą. I w zasadzie to jest tyle, co mamy z autentycznego nauczania Apoloniosa. Skoro był cały traktat, widzimy, że to był bardzo ważny element i chyba to był główny punkt jego przesłania, tak? On najprawdopodobniej podróżował po tych sanktuariach i namawiał: dobrze, czcijcie bogów w stary, tradycyjny sposób, ale do tego nie są wam potrzebne ofiary. Do tego wam jest potrzebna myśl, do tego jest wam cześć potrzebna, wyrażajcie szacunek ustami, bo bogowie naprawdę tego wszystkiego nie potrzebują. To nie są istoty materialne, że, nie wiem, wyczuwają tę krew ofiarną, że jest ona do czegokolwiek potrzebna. Więc to jest kolejny paradoks, że paradoksalnie my dużo lepiej znamy legendę Apoloniusza z Tyany niż jego poglądy, niż jego jako historyczną postać. No ale jest jeszcze ten jeden wątek, który tak bardzo fascynuje badaczy Apoloniusza z Tyany i który łączy tęże postać z Jezusem z Nazaretu, to jest wskrzeszenie dziewczynki. Na ile, może inaczej, bo pewnie nasi słuchacze, nasze słuchaczki, jeżeli chodzi o tą nowotestamentalną opowieść, pewnie ją lepiej lub gorzej znają, a jak ta paralelna opowieść u Apoloniusza z Tyany się przedstawia? Otóż w dziele Filostratosa epizod tak zwanego wskrzeszenia wygląda w następujący sposób. Zdarzyło się następnego dnia, że udał się do pewnego... A nie, przepraszam, to jest z Ewangelii. O, tu mam z żywotu Apoloniusza. Oto jeszcze jeden cud sprawiony przez Apoloniusza. Pewna panna zapadła w pozorną śmierć, gdy właśnie miała brać ślub. Oblubieniec szedł za jej marami, rozpaczliwie opłakując swoje niedoszłe małżeństwo. Razem z narzeczonym płakał cały Rzym, gdyż zmarła dziewczyna pochodziła z rodziny konsularnej. Apoloniusz był przypadkowym świadkiem tego ich bólu. Postawcie Mary na ziemi, powiedział im, a ja zatrzymam łzy, jakie za tę dziewczynkę wylewacie. Zaraz też spytał się o jej imię. Większość żałobników sądziła, że zamierza on wygłosić zwykłą w takich razach mowę pogrzebową. On jednak, dotknąwszy tylko dziewczyny i powiedziawszy jej coś po cichu, zbudził ją z pozornej śmierci. Panna przemówiła głośno i powróciła do domu rodziców, tak jak ta Alkestis ożywiona przez Heraklesa. No i dalej jest motyw, że rodzina chciała wynagrodzić Apoloniusza za ten cud, ale on się oczywiście nie zgodził na przyjmowanie jakiejkolwiek zapłaty. I na końcu Filostratos dodaje bardzo interesującą uwagę. Czy wszelako Apoloniusz odnalazł w niej iskrę psychę, tak, iskrę duszy, której nie zauważyli ci, którzy ją leczyli? A podobno wówczas padał deszcz i z jej twarzy wydzielał się opar, czy też gasnącą już duszę na powrót rozniecił i wzmocnił? Nie wiadomo. Wielka to była tajemnica, ów jej letarg, nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich przy tym obecnych. Tu oczywiście już nam się rzuca w oczy po pierwsze podobieństwo do zawartej w Ewangelii Łukasza perykopy o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain. Jezus ze swoimi uczniami przypadkowo przed bramą miasta widzi, że tak młodzieńca martwego wynoszą, no, w celu pochowania. Podchodzi do tych mar i mówi tak: młodzieńczo, tobie mówię, wstań. No i rzeczywiście ten młodzieniec wstaje. Drugi epizod to jest 5 rozdział Ewangelii Marka z kolei, gdy Jezus wchodzi do domu przełożonego synagogi i wskrzesza jego córeczkę, tak? Dodając do tego, ta dziewczynka nie umarła, ale śpi, dodając talita kum, tak, dziewczynko, mówię ci, wstań, no i ta dziewczynka jakoś tam wraca do życia. Pozornie można by zakładać, że rzeczywiście tutaj coś ewidentnie jest na rzeczy, ale zauważmy jedną rzecz. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy tymi opisami ewangelicznymi, a tym, co przeczytaliśmy w żywocie Apoloniusza z Tyany? Otóż w przypadku opisów ewangelicznych autorzy sugerują dosyć jasno, że Jezus wskrzesza, że przywraca do życia osoby, które były definitywnie martwe. W przypadku Apoloniusza autor Filostratos kilkukrotnie sugeruje nam, że to niekoniecznie miało charakter cudowny, że być może ona jeszcze do końca nie umarła, tak? Ta dusza z niej uchodziła,
ale on, ten Apoloniusz, potrafił ją przywrócić, tak? Rozgrzał tę iskrę. I sam Filostratos jakby dystansuje się od interpretowania całego epizodu w kategoriach cudowności. Badaczy trochę myliło to, że na samym początku rzeczywiście jest mowa o to jeszcze jeden cud po grecku, to jest tauma. Tyle tylko, że jak się prześledzi kontekst występowania słowa tauma w całym żywocie Flawiusza Filostratosa, tak w żywocie Apoloniusza Astiana, autorstwa Filostratosa, to my widzimy, że to słowo prawie nigdzie nie ma takiego kontekstu implikującego coś ewidentnie nadnaturalnego, cudownego. Można powiedzieć, że tauma dla Filostratosa to jest bardziej coś, co wzbudza podziw, tak? Innymi słowy, sam Filostratos puszcza oko do swojego czytelnika, że niekoniecznie trzeba to interpretować w kategoriach cudu. Ale być może, tak sobie teraz pozwolę na bardzo luźną spekulację, wynikało to też z odrębności obu tych kultur. Wiemy, że Żydzi mieli taką skłonność do różnych cudowności, że tam takie rzeczy były dla nich istotne i też miarę, jakby wielkość tego nauczycieli mierzono ilością cudów, które wykonali, więc być może jakby bardzo podobna historia nabiera tej cudowności ze względu na kontekst kulturowy, w którym jest opowiadana. Czyli właśnie ten Jezus jest przedstawiony bardziej jako cudotwórca, a Apoloniusz bardziej jako lekarz. Bo nie wiem, jak to było u Greków, czy oni też mieli takie skłonności cudotwórcze, czy jednak raczej chłodnym, racjonalnym umysłem woleli podchodzić do swoich nauczycieli. Powiem tak, w tym okresie już mieli trochę takie skłonności. W ogóle okres, o którym mówimy, czyli okres, powiedzmy, pomiędzy drugą połową I wieku, a pierwszą połową III, bo przypominam, że żywot Apoloniusza Astiany został spisany gdzieś koło 217 roku naszej ery. Eric Dodds, pewien wybitny badacz antyku, określił jako wiek niepokoju, zauważając, że gdzieś mniej więcej za panowania, powiedzmy, Marka Aureliusza dochodzi do pewnej zmiany mentalności. Zarówno poganie, jak i chrześcijanie zaczynają postrzegać rzeczywistość w kategoriach świata, w którym możliwa jest boska interwencja, bezpośrednie boskie działanie, i w tym też okresie widać, że jest moda na tych tak zwanych boskich mężów. Myślę jednak, że tutaj nie było aż tak istotnych różnic kulturowych pomiędzy tradycją chrześcijańską a tradycją grecko-rzymską, bo nie zapominajmy, że ta tradycja ewangeliczna, którą mamy, ona już w pewien sposób wzrastała w tej tradycji grecko-rzymskiej, tak? Ona jest mocno schelenizowana. I Jezus nosi pewne cechy, które widzimy też u postaci występujących w podobnym okresie w świecie grecko-rzymskim. Skąd jednak ta pozorna wątpliwość Filostratosa co do cudownej natury wskrzeszenia? Moim zdaniem wypływało to tak naprawdę z celu, który postawił sobie Filostratos. Jak już wspominałem, wiemy, że istniała jakaś wcześniejsza tradycja Apoloniuszy i że była ona zróżnicowana i według jednej z tych tradycji ewidentnie postrzegano go jako maga. Tak prawdopodobnie Mojragenes go właśnie postrzegał. Widzimy, że Filostratos na każdym kroku próbuje odciąć się od tego typu spekulacji, od tego typu prób utożsamiania, tak? On próbuje pokazać, że każde z dokonań Apoloniosa nie ma charakteru błahej cudowności, tylko jest pochodną tego, że on sam dysponuje jakąś daimonia kinesis, czyli boską mocą. Innymi słowy, on nie musi sprawiać cudów. On sam z siebie naturalnie działa w ten sposób, ponieważ bogowie go do tego uzdolnili i najprawdopodobniej Filostratos po prostu nie chciałby jego czytelnicy postrzegali Apoloniusza właśnie jako maga, jako goetę, jako kogoś, kto robi coś podejrzanego. Jeżeli chodzi o źródło tej tradycji, też mamy pewien trop. Otóż jeżeli sięgniemy sobie do piszącego w II wieku naszej ery Apulejusza z Madaury, a dokładniej do jego dzieła Florida, spotkamy się z bardzo podobnym opisem do tego, jaki widzimy w przypadku Apoloniusza i do tego, jaki widzimy w przypadku Ewangelii. Otóż Apulejusz opowiada nam o niejakim Asklepiadesie z Prusy, lekarzu, co jest bardzo istotne dla naszej opowieści. Jeżeli mogę zacytować, Apulejusz, Florida 19, sławetny Asklepiades spośród wybitnych lekarzy, pomijając jednego tylko Hipokratesa, z całą pewnością najlepszy, jako pierwszy odkrył, że można podawać winę jako lekarstwo na choroby, ale w odpowiednim czasie. Który to czas właściwie rozeznał przez obserwację. Baczne spostrzeganie najdelikatniejszego zaburzenia czy nieregularności pulsu w żyłach. Zdarzyło się bowiem, że gdy wracał do miasta, wyszedłszy ze swojego domu na wsi, spotkał w granicach miasta ogromny kondukt pogrzebowy.
Zgromadziło się wielkie mnóstwo ludzi, by obchodzić ceremonie pogrzebowe i stali oni naokoło Mary, wszyscy pogrążeni w głębokim smutku i ubrani w szaty najmarniejsze. Zbliżył się więc, czy po to, by dowiedzieć się, jak to przystało, czyj to pogrzeb, jako że nikt na pytanie nie odpowiadał, czy też po to, aby sprawdzić, czy sam w nim, to znaczy w zmarłym, czegoś nie dostrzeże z racji swojego fachu. I zaprawdę, sztywnego już człowieka, prawie pochowanego od złego losu wybawił, już bowiem osłabło jego członki wszystkie skropione wonnościami, usta wymalowano olejkiem pachnącym, już go namaszczono, już niemal przygotowano go na stos. Asklepiades jednak oznaki życia najstaranniej wypatrzył i jeszcze dotknął ciała owego człowieka i odkrył w nim życie ukryte. Zaraz więc krzyknął, żyje ów mąż, zabrać więc precz pochodnie, ogień wygasić i stos rozebrać. Asklepiades jest o tyle istotny, że my po pierwsze wiemy, że była to postać historyczna. Nie jesteśmy pewni dokładnie, kiedy żył. Prawdopodobnie działał w pierwszym wieku przed naszą erą, przynajmniej tak sugerowałby nam Cyceron. Ale co dla nas najistotniejsze, on nie był kojarzony ze zdolnościami cudownymi. Widzimy, że Apulejusz wyraźnie podkreśla, że tu nie chodziło o wskrzeszenie. On podszedł do osoby, która dla wszystkich innych wydawała się już nie żyć, ale jakoś wypatrzył, że jeszcze puls jest, jakiś delikatny oddech i za pomocą swojego fachu, za pomocą swojej sztuki medycznej przywrócił funkcję życiową. Jest to o tyle istotne, że nie tylko Apulejusz poświadcza nam, że ten epizod z historycznym przecież lekarzem Asklepiadesem był głośny, ponieważ pisze o tym też Corneliusz Celsus, autor dzieła De Medicina, czyli o sztuce lekarskiej, według którego no, zdarzają się takie sytuacje, że czasami błędnie można uznać osobę za zmarłą, ale wybitny lekarz jest w stanie to rozpoznać, jest w stanie rozpoznać, że tak naprawdę osoba nadal żyje i to życie jakoś tam w niej przywrócić. Podobnie Pliniusz Starszy poświadcza nam, że do takiego wskrzeszenia w cudzysłowie miało dojść z racji tego, że Asklepiades był wybitnym lekarzem. Wygląda więc na to, że już powiedzmy na przełomie er ta tradycja o Asklepiadesie, lekarzu, który wskrzesza osobę, czy przywraca ją do życia nie w sposób cudowny, tylko dlatego, że jest po prostu bardzo dobrym lekarzem, chyba była dosyć słynna. I moim zdaniem to ona bezpośrednio wpłynęła na opis, który znajdujemy w żywocie Apoloniusza Stiany. Innymi słowy, Filostratos celowo odwołuje się tak naprawdę do tej tradycji, która wcześniej była kojarzona z Asklepiadesem. On chce powiedzieć swojemu czytelnikowi, słuchajcie, Apoloniusz tutaj przywrócił osobę do życia, ale to nie jest zasługa ani magii, ani powiedzmy jakichś cudownych zdolności, tylko zasługa tego, że on był świetnie wykształcony jako lekarz. Tak, uczył się przy świątyni Asklepiosa w Aigai. Popatrzcie, nasz Apoloniusz robił to samo, co zrobił Asklepiades. To, co czasami udaje się robić lekarzom, ale robił to niejako lepiej. Przejdźmy teraz może do tego, co się dzieje z Apoloniuszem Stiany w czasach późniejszych. Mhm. To znaczy, w jaki sposób jest on wykorzystywany. No to nie wiem, czy to słowo będzie odpowiednie, ale powiedzmy, że zarówno przez antychrześcijańską propagandę, jak i chrześcijańską później, chrześcijańskich apologetów. Zacznijmy może od tego pierwszego tematu, czyli w jaki sposób, czyli jaką rolę Apoloniusz Stiany odgrywa w przekazach formułowanych przez wrogów chrześcijaństwa. Jasne, tu wypada chyba zacząć od tego, że no w literaturze naukowej praktycznie od XIX wieku toczyła się duża dyskusja, czy już samo pismo Filostratosa nie było jakąś ukrytą formą polemiki z chrześcijaństwem. Bo jak widzieliśmy te paralele pomiędzy powiedzmy ewangelicznymi opisami życia i działalności Jezusa, a Apoloniuszem Stiany jakoś są dostrzegalne. Zakładano więc, że być może już sam Filostratos zaprojektował, wykreował swoją postać tak, by nie pisząc tego wprost, tak nie używając nazwy chrześcijanie, nie odwołując się do Jezusa, pokazać swojego bohatera jako kogoś lepszego, tak? Tylko tu też rodzi się pewna wątpliwość, to znaczy, czy Filostratos miał taką potrzebę? Gdy on pisał na początku III wieku, tak naprawdę chrześcijaństwo nie było jeszcze aż tak istotnym faktorem, żeby stanowić przedmiot jakiejś intensywnej polemiki. Na pytanie, czy sam żywot Apoloniusza Stiany już miał przesłanie antychrześcijańskie, trzeba by to tak nazwać, odpowiedziałbym, że chyba raczej nie. Ale bardzo szybko zaczął być jako taki interpretowany. O ile pierwsze wzmianki autorów chrześcijańskich o postaci Apoloniusza, tak jak widzieliśmy u Ergenesa, to są raczej neutralne, to sytuacja zmienia się gdzieś na samym początku IV wieku.
W okresie prześladowań dioklecjańskich. Otóż niejaki Sozianus Hierokles, który był wikariuszem tak wschodu, a w tym czasie prawdopodobnie był prefektem Egiptu, i o którym wiemy, tak, do Eusebiusza z Cezarei, że on bardzo aktywnie włączył się w prześladowanie chrześcijan, miał napisać traktat o nazwie Philaletes Logos, czyli słowo miłujące prawdę. I był to utwór ewidentnie antychrześcijański, w którym Hierokles wyciągnął postać Apoloniusza z Tyany i porównał go do Jezusa. Oczywiście robiąc to w ten sposób, to się synkryzis nazywa technicznie, to porównanie, że Jezus wypadał gorzej. Co ciekawe, Hierokles wcale nie negował cudów Jezusa, ale po prostu uważał, że jakby to ująć, nasz Apoloniusz robił podobne rzeczy i chyba wychodziło mu to lepiej. Pozwolę sobie zacytować bardzo interesujący fragment z Hieroklesa, przy czym zaznaczam, że oczywiście dzieło Hieroklesa nie zachowało się in extenso. My znamy go z chrześcijańskiej polemiki, którą napisał przeciwko Hieroklesowi Eusebiusz z Cezarei. Ale z tego, co widzimy, głównym zarzutem Hieroklesa, bo Eusebiusz jednak dosyć dobrze go streszcza, to był zarzut, nazwijmy to, pychy. Wyraziwszy więc swój podziw i aprobatę dla Apoloniusza, Hierokles powiada, czynił swe cuda przez jakąś boską i niewypowiedzianą mądrość, a nie przez żadne czarodziejskie umiejętności. A chrześcijanie powtarzają w kółko na lewo i prawo, wywyższając swojego Jezusa za to, że miał przywrócić wzrok ślepcowi i uczynić jakieś inne tego typu cudowności. Widzimy, że Hierokles z wyraźnym przekąsem wypowiada się o cudach Jezusa, uznając je, że owszem, mogły mieć miejsce, ale w zasadzie były to takie niegodne uwagi błahostki. Zobaczymy więc, o ile lepiej i rozumniej my pojmujemy takie rzeczy i jaką opinię mamy o tych pełnych cnoty mężach. I w naszych czasach, w czasach naszych przodków zapanowania Nerona, rozkwitał Apoloniusz z Tyany. Już od czasów wczesnego dzieciństwa, odkąd służył w świątyni w cylicyjskim Aigai, łaskawemu wobec ludzi Asklepiosowi, dokonywał wielu podziwugodnych rzeczy, z których bez liku wspomnę tu jedynie kilka. No i następnie wymienia paradoksa, które znajdują się, te cuda, w cudzysłowie, w dziele Filostratosa, konkludując w ten sposób. Ale po cóż to wszystko wspomniałem? Aby umożliwić porównanie naszego dokładnego i pewnego osądu odnośnie do każdej z tych rzeczy z naiwnością chrześcijan. My bowiem nie uważamy tego, który to zdziałał, za Boga, ale jedynie za męża pełnego łaski bogów, podczas gdy ci przez jakieś błahe cudowności proklamowali Jezusa Bogiem. Innymi słowy, tak, Jezus też mógł działać cuda, no ale pychą ze strony chrześcijan jest to, że z tego powodu zaczęli uważać go za istotę boską. Bo my mamy swojego Apoloniusza, który robił podobne, a nawet lepsze cuda, ale jednak nie mamy takiej arogancji, żeby z tego powodu uważać go za bóstwo. Kolejne wyrzuty, które robił Hierokles chrześcijanom, to na przykład to, że uczniami Jezusa miały być osoby dosyć niewykształcone, tak, jakaś grupa rybaków z Galilei, podczas gdy naszego Apoloniusza to tam opisały najwybitniejsze osobistości epoki, tak, wykształcony sofista Filostratos, bardzo obeznany z filozofią Damis, który mu towarzyszył, więc tu taka kolejna szpileczka. Pod każdym względem ten nasz Apoloniusz musi być ciut lepszy od waszego Jezusa. Oczywiście nie ma się co dziwić, że tak ostre postawienie sprawy, no, musiał wzbudzić pewne reperkusje. No i właśnie docieramy do tej drugiej strony medalu, czyli że Apoloniusz z Tyany stanowił też pewien punkt odniesienia dla chrześcijan, żeby z kolei pokazać Jezusa, tak? Jako wybitniejszą postać. Dokładnie tak. I wiemy, że odpowiedzi Hieroklesowi podejmuje się Eusebiusz z Cezarei. I co widzimy? Eusebiusz stara się skupiać na wykazywaniu, powiedzmy, sprzeczności, jakie są w żywocie Filostratosa, i na robieniu dokładnie czegoś odwrotnego wobec tego, co pisał Hierokles. To znaczy, dla niego to tak naprawdę, owszem, ten Apoloniusz również coś tam, jakieś cuda robił, ale tak naprawdę to nie wynikało z jakiejś boskiej mocy, tylko z inspiracji demonicznej. Innymi słowy, zgadzamy się, że Apoloniusz to potrafił mamić ludzi, ale był szarlatanem, tak? To demoniczna moc nim kierowała i w zasadzie no, te demony go prowadziły po to, żeby robił konkurencję naszemu Jezusowi, tak? Apoloniusz wręcz pojawił się na świecie po to, by swoimi tam cudownościami czy cudami odciągnąć uwagę no, od prawdziwego tam Zbawcy, jakim jest Jezus.
Widzimy, że ta polemika się ciągnie w IV i V wieku, tak naprawdę dopiero pod koniec antyku. Chrześcijanie już troszkę bez oporu mogą sobie czytać ten żywot Apoloniusza. Widzimy to po liście Sydoniusza Apolinarisa, jednego z biskupów, który już potrafi wyraźnie bez emocji pisać o Apoloniuszu Stiany, o jego żywocie i zaznaczając, że no nie ma większego niebezpieczeństwa duchowego, jeżeli się to czyta, tak? Później Focjusz, autor bizantyjski, potrafi nawet przyznać Filostratosowi, że jego dzieło jest napisane dosyć dobrym stylem. Widzimy więc, że ten punkt najintensywniejszej polemiki przypadał chyba właśnie na kontekst prześladowań dioklecjańskich z jednej strony i powiedzmy na czasy późnego IV wieku, gdzie ewidentnie postać Apoloniusza Stiany była wykorzystywana w propagandzie antychrześcijańskiej przez ówczesnych intelektualistów, tak? Widzimy, że na przykład Eunapios Sardes, sofista, autor żywotów sofistów, o którym skądinąd wiemy, że bardzo mocno zwalczał chrześcijaństwo, on znowu wyciąga postać Apoloniusza i znowu przeciwstawia go Chrystusowi. Pojawienie się Apoloniusza na świecie nazywa wręcz tak wizytą Boga wśród ludzi, co ma ewidentny kontekst polemiczny wobec chrześcijaństwa. Więc w dużym skrócie można powiedzieć, że nie mamy wcale pewności, czy sam Filostratos żywił jakieś intencje kryptoantychrześcijańskie. Ja do tej tezy nie jestem przekonany, ale widzimy, że tak sprawnie wykreował swoją postać, że dosyć szybko zaczęła ona być wykorzystywana przez kolejnych autorów jako przeciwwaga, tak? Punkt przeciwstawny wobec żywotu działań Jezusa. No, nie mogę też uniknąć tego pytania właśnie o wzajemne wpływy. Tu mógłbym się odwołać też do takiego poczytnego pisarza jak Leo Zen, który jest autorem książki Tak wymyślono chrześcijaństwo. I on stawia tam taką tezę, że ten historyczny Jezus to był Jezus wojowniczy, to był zelota, to był człowiek, który mieczem walczył z Rzymianami. Natomiast zdaniem Leo Zena Jezus transformuje w stronę takiej postaci uduchowionej dopiero za sprawą Pawła Starsu. I teraz no, można by było zbudować taką konstrukcję, taki, prawda, taki pomysł, że właśnie budując tego Jezusa nowego, Jezusa duchowego, Jezusa pełnego miłości, po prostu korzystano ze wzoru Apoloniusza Stiany. Jeśli chodzi o te teorie dotyczące historycznego Jezusa, to mam trochę wrażenie, że tak naprawdę każdy badacz potrafi projektować swoją wizję na postać tam Jezusa z Nazaretu, więc ta teza, powiedzmy o tym, że miała jakieś związki z zalotami, no ona była już kiedyś popularna, na polskim gruncie też została spopularyzowana przez polską wersję książki Lezy Aslana, zalota. Prawda jest jednak taka, że już na poziomie Ewangelii i listów Pawłowych my mamy kilka różnych jakby percepcji postaci Jezusa. Ta, która najmocniej się wybija, nie jest wcale chyba kojarzona z jakimś oporem zbrojnym wobec Rzymian, tylko jest to raczej postać charyzmatycznego uzdrowiciela, kogoś, kto próbuje reformować, powiedzmy, kult, kogoś, kto niejako chce zreformować system religijny, w jakim żyje. Czy jednak do kreacji ewangelicznego wizerunku Jezusa można było wykorzystać pewne wzorce literackie? Moim zdaniem tak, jak najbardziej, i chyba rzeczywiście do tego doszło. Nie mam wątpliwości, że to podobieństwo, które widzieliśmy w tej opowieści o wskrzeszeniu w cudzysłowie, zwłaszcza w Ewangelii Łukasza, ono sięga korzeniami właśnie tradycji Asklepiada się z Prusy. Jestem przekonany, że autor Ewangelii Łukasza tak naprawdę celowo wykorzystał pewien schemat literacki opowieści o wskrzeszeniu, który funkcjonował już wcześniej i który był mocno kojarzony z postacią Asklepiadesa. Potem, powiedzmy, został skojarzony z postacią Jezusa, a powiedzmy w tym długim szeregu nałożony również na postać Apoloniusza Stiany. Po prostu w ten sposób Jezus też wpisywał się niejako w taki wzorzec klasycznego grecko-rzymskiego mędrca Bożego. Więc jeżeli mowa o wzajemnych inspiracjach, nie widziałbym bezpośrednio tradycji o Apoloniusie Stiany. Zresztą byłoby to trochę trudne, skoro historyczny Apoloniusz działał raczej w drugiej połowie I wieku. Ale ewidentnie wyobrażanie o tym, jak idealny mąż Boży powinien był wyglądać. Więc myślę, że na tym poziomie można mówić o pewnym wpływie tradycji literackiej, który to wpływ został intencjonalnie zaadaptowany czy przez autora Ewangelii Łukasza, prawdopodobnie również autora Ewangelii Marka, a w trochę innym nurcie tej tradycji również przez Filostratosa. Czyli obaj ci nauczyciele
Jezus i Apoloniusz zostali po prostu wpisani w pewien wzór, który dokładnie wcześniej już przed nimi funkcjonował. Jeszcze na koniec chciałbym zapytać o to, o czym wspomnieliśmy już wcześniej, czyli o Boga Asklepiosa i o związki zarówno Apoloniusza Stiany, jak i Jezusa z Asklepiosem, bo i tu chyba jakieś związki są. Oczywiście, widać je na kilku płaszczyznach tak naprawdę. Po pierwsze, Filostratos przedstawia, opierając się w tym miejscu na materiale, który wziął od tego Maximosa z Aigai, czyli tego lokalnego, nazwijmy to, biografa Apoloniusza, jako dosyć mocno związanego z kultem Asklepiosa i z medycyną właśnie. Otóż Apoloniusz miał początkowo, powiedzmy, terminować właśnie przy świątyni Asklepiosa w Aigai i miał tam zajmować się na przykład uzdrawianiem ludzi. Filostratos sugeruje, że został on wręcz wybrany przez Asklepiosa, który to Asklepios potrafił ludziom mówić, jeżeli macie jakiś problem, zwróćcie się do Apoloniusza, on wam pomoże. Po drugie, no mamy ten wątek tego przywracania ludzi do życia. Nie nazwę tego wskrzeszeniem przez duże W, bo jak widzimy, tu jest bardzo mocny nacisk położony na letarg, na pozorną śmierć, na to, że to jest po prostu pewien stan fizyczny organizmu, ale z drugiej strony mamy dosyć rozbudowaną tradycję mitologiczną związaną właśnie z Asklepiosem, która mówi nam wyraźnie, że czym zasłynął ten Bóg? Ano tym, że miał wskrzeszać ludzi. Według tradycji zawartej u pseudo-Apollodora, u Higinusa, miało to wyglądać tak, że wręcz został zabity przez Zeusa piorunem za to, że pozwalał sobie na wskrzeszanie ludzi i dopiero potem z powrotem przywrócony do życia. Więc powiedzmy, on był takim, ten Asklepios, prototypowym i boskim lekarzem i wskrzesicielem, więc jego skojarzenie z postacią Apoloniusza chyba rzeczywiście widać również na tym poziomie. Po drugie, no, mamy tego Lukiana z Samosaty, który pisze nam o uczniu Apoloniusza, czyli o tym Aleksandrze z Abonuteichos. I co zrobił Aleksander z Abonuteichos? Założył wyrocznie Boga Glykona, ale znów ten Bóg był bardzo mocno związany z postacią Asklepiosa. Swoją drogą sam Bóg zabawny. Był dosyć zabawnie przedstawiany, bo jako taki wąż z włosami, brodą. Więc mamy kolejny element, że ci uczniowie Apoloniusza ewidentnie są bardzo silnie związani z sanktuariami, związanymi z kolei z Asklepiosem. I ja nie wahałbym się zaryzykować takiej tezy, że właśnie Apoloniusz jako ten, w cudzysłowie, cudotwórca, ten, który pomaga ludziom, który wskrzesza, który udziela im odpowiednich porad medycznych, on na ziemi realizuje taką funkcję, jaką powinien, powiedzmy, na płaszczyźnie mitologicznej realizować Asklepios. I sam Filostratos o tym nam mówi, tak, twierdząc, że Asklepios bezpośrednio wybrał jego, aby pomagał ludziom. Czyli, że można było zaryzykować może takie twierdzenie, że tym praźródłem tego wzoru wędrującego uzdrowiciela i nauczyciela jest postać mitologiczna. Jest na pewno jednym ze wzorców, ponieważ istnieje jeszcze jeden istotny kontekst literacki, do którego warto się odwołać i który ewidentnie jest znany Filostratosowi. To jest platoński mit o Erze synu Armeniosa. To był wojownik, który miał polec na polu bitwy, i gdy już leżał tak na stosie, przygotowywany do spalenia, miał powrócić do życia. Gdy powrócił do życia, zaczął opowiadać, co widział w zaświatach. Widzimy, że Platon chyba nie do końca wierzył w tę historię, bo tak naprawdę wprowadził postać tego Era, syna Armeniosa, jako pewien pretekst, żeby przedstawić swoją własną wizję zaświatów. Niemniej jednak ta tradycja poszła niejako swoim własnym życiem. Nawet w literaturze chrześcijańskiej, u Klemensa z Aleksandrii czy u Orygenesa pojawiają się takie opinie, że słuchajcie, jak możecie nie wierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, skoro macie we własnej tradycji postać takiego Era, który przecież powrócił do życia już jak leżał na stosie ofiarnym. Ba, Orygenes używa właśnie tego argumentu w znaczeniu pozytywnym, tak? Skoro Er mógł powrócić do życia, to tak samo mógł zrobić i Jezus. I wszystko wskazuje na to, że Apoloniusz, Filostratos doskonale znał tę historię, ponieważ w całym żywocie Apoloniusza Stiany w co najmniej czterech miejscach, w czterech lub pięciu, robi aluzję do państwa Platona, w tym raz wprost do opowieści, powiedzmy, o Erze. Trudno sobie wyobrazić, żeby opisując swój własny epizod wskrzesicielski, nie czynił aluzji literackiej zrozumiałej dla swojego czytelnika właśnie do tego klasycznego już platońskiego mitu. Więc wydaje mi się, że jest kilka elementów, które nakładają się na rozwój tradycji o możliwości powrotu do życia,
No jest to tradycja o sklepiosie, jest to tradycja o erze. No i jest to wreszcie trzecia rzecz, którą się troszkę zajmowałem w swojej książce, to znaczy przekonanie o tym, że człowiek po prostu może wpaść w taki stan organizmu, który do złudzenia przypomina śmierć, ale w istocie tą śmiercią nie jest. W okresie, gdy powstaje żywot Apoloniusza Stiany, powstają również utwory tak zwane powieści antyczne czy romanse antyczne. Mamy ich 5 zachowanych w całości i widzimy, że w tego typu literaturze, a przecież biografia Filostratosa jest gatunkowo bardzo do nich zbliżona, to motyw pozornej śmierci, letargu, powrotu do życia, to jest motywem w zasadzie standardowym. W co drugim romansie mamy scenę, że bohater czy bohaterka nagle traci czynności życiowe, już zostaje pochowana, ale na przykład budzi się w grobie. No właśnie te tak zwane pogańskie zmartwychwstania są przedmiotem pańskich badań i tematem pana książki. Książka niestety jest niedostępna. Nigdzie już osoby nas słuchające najprawdopodobniej nie będą w stanie jej zdobyć. Wielka szkoda. Natomiast my postanowiliśmy, że tak po kawałku będziemy tę pańską, pana książkę opisywać. Także już niedługo poruszymy kolejne wątki, które dotyczą właśnie tego, w jaki sposób postrzegano w starożytności, czy jak też opisywano zmartwychwstania, niezwykłe uzdrowienia, wskrzeszenia. No i oczywiście będziemy zahaczać o ten kontekst chrześcijaństwa niewątpliwie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję również i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy wszystkich. Oczywiście nasze największe i najcieplejsze słówka i uczucia i emocje płyną do matronek i patronów. Słuchajcie, jesteście wspaniali. Pozdrawiamy was gorąco. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.